Siemaneczko z tej strony. Perka, perka. Witam Was w kolejnym odcinku Good Pizza, Great Pizza. Zaczynamy kolejny dzień i możemy teraz tak kupić sobie jako kolejny składnik kiełbasy. Więc kupujemy. Ja tam za kiełbasą na pizzy nie przypadam. Ale co, mamy 25 takich tych żółtych monetek. Co my byśmy mogli kupić? Mi się coś w dekoracjach podobało ostatnio. Co to? Automat z gumowymi kulkami, ale nie stać mi jeszcze. I na tego kotka też mi nie stać. No nie. Ile mamy? 28 zł. Ach, no nie stać nas na nic niestety jeszcze. Niestety. No nic. O, tęczowe pudełko możemy kupić. To co? Kupujemy tęczowe pudełko. Myślę, że tak. Okej, okay, a my zaczynamy dzień piąty. O, potrzebuję jedną pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą oraz drugą pizzę z pepperoni, serem i kiełbasą. Okej, okay, czyli dwie pizze, takie same. Pepperoni, ser i kiełbasa, okej. Okay. Wow! Intensywnie dzisiaj zaczynamy. O nie, ja już nie mam tych szlaczków! O nie! To było 6 na około i po 2 na każdy kawałek chyba. Ajajaj! Mamma mia! Mamma mia! I tu chyba tak podobnie. Dobra, zróbmy tak... podobnie nawet. No nic, najwyżej stracę, bo nie wiedziałam jak to robić. No idź. Ja już chcę kolejną. O, już idą dwie. O, panie. Kroimy. O nie, tutaj też nie ma kresek. Jak ja mam to? O, ale tęczowe pudełeczka już mamy. Jest git. Tak? O, tak chyba się kroiło. O. Proszę. Na górze róże, na dole fiołki. Ta pizza jest tak świetna jak ty. Super. Jedna pepperoni i kiełbasa. Okej. Okay. Ale z sosem czy bez sosu? Nie no, z sosem ci zrobimy. No jak to bez sosu? Ach. Mi się ciężko to rozkłada. Jak to miało być? Jedna pepperoni i kiełbasa. Okej. Okay. Dobra, myślę, że jest git. Mamma mia! Chodź tu, pizzerko. Ciach, ciach, ciach i ciach. I do tęczowego pudełeczka. Proszę bardzo. Polecę tą pizzę znajomemu. Super. Proszę, jestem bardzo głodny. A to jakiś bezdomny przyszedł. Cokolwiek zrobisz, dziękuję. O. Czyli przyszedł do nas jakiś bezdomny. No dobra, to myślę, że zrobimy mu jakąś taką... tradycyjną, ale myślę, że z mięsem też mu wrzucimy, żeby miał trochę więcej energii, nie? Już nie żałujmy mu na składnikach. O. Myślę, że taka mu wystarczy. Cokolwiek zje, będzie zadowolony. Ale nie kroimy mu. Nie ma co tracić czasu. I do tęczowego pudełeczka. Dziękuję, nie ma sprawy. Zapraszam. Siema, podaj mi kiełbaski bez sosu. Mogę dostać dobrze wypieczoną. Podaj mi kiełbaski bez sosu. Proszę? Pizza z kiełbaską bez sosu dobrze wypieczona. O. Tak? Myślę, że tak. Ale biednie wygląda ta pizza. W ogóle to jest kiełbasa? Nie wygląda jak kiełbasa. Jak psia karma wygląda. O. Proszę bardzo. Słucham? Jeszcze mu nie pasowało? Ale zarobiliśmy więcej. Jeśli klient nie powie, ile dokładnie chce kawałków, zawsze krój na 6. Pokroję tak, jak mi się będzie chciało. O nie, no znowu on! Wciąż sprzedajesz tu pizzę? Prawdopodobnie mi potrwa to długo. Jutro jest Narodowy Dzień Pizzy pół na pół, ale dla ciebie oznacza to nieudaną całość. Ha, ha, ha. Jak ja tego pana nie lubię.
za. Mogę dostać dobrze wypieczoną? Na pizzy? Pizza pepperoni, dobrze wypieczona, no. Jezu, wyrażaj się. Skąd ja mam? Nie czytam w myślach. Czyli tak, sosik, co on tam chciał? Pizza pepperoni, dobrze wypieczona, czyli dwa razy musimy ją przemielić pewnie. Szybko. Musimy ją dwa razy teraz przemielić. Czyli raz. O, i drugi raz jeszcze. Ale sobie zażyczył, no. Okej. Proszę bardzo. A masz. Nie mogło być lepiej, dziękuję ci. Nie ma sprawy, zapraszam częściej. To dzień mięsnej pizzy, ale nie z wymyślnym mięsem, proszę. Tylko kiełbasa i pepperoni, to klasyka mięs. Okej. Ja to bym powiedziała, że piersi z kurczaka to jest taka klasyka mięs. No ale ja się nie znam. Oj. Dobra, jest okej. Dobra, ciach. A masz. I do tęczowego pudełeczka. Proszę bardzo. Tak. O, czyli nie za mało składników dałam. Perfekto. Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantazyjnych dodatków. Tylko sos i ser. Nie krój mojej pizzy. No i tutaj są konkrety. Nie ma sprawy, proszę pani. Sos i ser. Cyk i cyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. To zacznij. Cześć. Czy mogę dostać pizzę pepperoni? Jasne. Po to tu jestem. O, tak. A ja myślę, że tobie ułożymy... tak. O, zrobimy ci... XD zrobimy ci. Proszę. Masz pizzę z XD. Ciekawe, czy spodoba mu się moja pizza. Okej. Okay. Nie będziemy jej kroić chyba, no ale nie już. O, mogę. To nie kroimy jej. Będzie z XD. Proszę bardzo. Mam wrażenie, że twój nóż w tej pizzerii jest tylko dekoracją. O. Cześć, chcę pepperoni, ale jeśli masz też kiełbasę, to nawet lepiej, proszę? Jeśli to możliwe, chcę pepperoni i kiełbasę. Okej, okay, myślę, że będzie git. O, widzę, że już godzina zamknięcia wybiła. Pani na ostatnią chwilę sobie przyszła. Nieładnie tak. Ja jeszcze muszę posprzątać tutaj. Proszę bardzo. Haha, wszystko w porządku, no. Okej, okay, zakończyliśmy dzień szósty i ile zarobiliśmy? 24 zł. I uwaga, włóż pizzę dwa razy do pieca, aby była dobrze wypieczona, no wiem. O, co tu mamy? Naprawa pieca, no tak, bo ja tam widziałam, że spadły takie kreseczki, więc rzeczywiście chyba trzeba go naprawić. O nie, i pieniądze straciłam. Co ja mogę tu kupić jeszcze? Plakat, straszne misie. A to nie są z tego Five Nights at Freddy? Taki plakat? Tak podobnie wygląda. Plakat Planeta Pizzy. To z Toy Story mi się... O Boże, tutaj jest Neon Cat. Ten kotek taki, co lata w przestrzeni. Ja go chcę, ale mi nie zdać. Co tu jest jeszcze? Dobra, kupmy ten plakat z strasznymi misiami. Mi się to kojarzy z Five Nights at Freddy. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli tak jest. Ja niestety jeszcze nie grałam w to. Kupujemy. No trudno, najwyżej zbankrutujemy przez plakat. Pizza News Network. Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewaj się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. No dobra, moi kochani, zaczynamy dzień siódmy i przyszedł od razu do mnie kurier. Mam dla ciebie przesyłkę, nie potrzebuję podpisu. Okej. Okay. Co my tu dostaliśmy?
A, no bo ten plakat kupiliśmy, no tak. Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent w zamian za pyszną pizzę. Ja nie jestem przekupna, nie, nie, nie. Ale zrobimy ci dobrą pizzę, jeżeli już coś proponujesz. Ale jak mnie oszukasz, to ja cię znajdę. O wiem, zrobimy ci pizzę z buzią. O. Uśmiechniętą pizzę ci zrobimy. Zobaczcie na tą pizzełkę. Czy nie chcielibyście takiej zjeść? Nie no, ja bym takiej nie zjadła. Nie, nie kroimy jej. Nie kroimy, nie chcę jej niszczyć. Jest piękna. Proszę bardzo. Dziękuję ci bardzo, to dla ciebie, okej. Nie podlałam go jeszcze dzisiaj, możesz to zrobić? Okej, ale... A, tutaj. Klikamy sobie, pach. O, coś wyrasta. Kurczę. Dzień dobry. Cześć, kiełbasa, nie krój mojej pizzy. Proszę? Tak, nie krój. Czyli zakładam, że to będzie po prostu pizza z sosem, serem i kiełbasą. Pizza kiełbasa. No dobra. Aha, okej. Okay. Myślę, że jest git. Pach i nie kroimy. I do tęczowego pudełeczka. Proszę bardzo. Chcę tylko przytulić tą pizzę na co? Kiełbasa, nie krój mojej pizzy. Znowu to samo? Co oni z tą kiełbasą mają? Jest tyle składników u mnie do wyboru. Aż 4. O, zrobimy mu tak ładnie. O. Tak w miarę okej zrobiłam. Teraz się trochę bardziej przełożyłam. Okej. I co on mówił, żeby nie kroić? Nie krój mojej pizzy, okej. No to pach do pudełka od razu. Proszę bardzo. Nie mogło być lepiej, dziękuję ci. Nie ma sprawy. Przed zamknięciem jeszcze klient? Mogę prosić o połowę pepperoni i połowę pizzy z kiełbasą. Ach. Pani, już zamykamy zaraz. Nie można tak. Jak to miało być? Połowa pepperoni i połowa z kiełbasą. Zamknięte już, nie robimy pizzy. Okej. Okay. No to jeszcze. O, tak. Tak dodamy i będzie git. I poproszę napiwek jeszcze. 10 na 10! Uhu! Zakończyliśmy właśnie dzień 7. Zarobiliśmy 24 zł prawie. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wam bardzo i widzimy się w kolejnych odcinkach. Perka,